Tutaj druga część materiału na temat ogrzewania ściennego, a konkretniej mat kapilarnych w tym momencie. Na samym początku chciałem tylko zaznaczyć, że nie jest to materiał sponsorowany, a mówię o tym dlatego, że wymieniam tutaj zdecydowanie więcej zalet niż wad tych mat, ale to też ze względu na to, że po prostu osobiście uważam, że tego typu ogrzewanie na matach kapilarnych jest najbliższe ideału, co oczywiście nie znaczy, że jest idealne, wszystko ma swoje wady, cechy użytkowe. Każdy musi to przeanalizować, ocenić sam na podstawie tego, co usłyszy między innymi w tym materiale, ale także poszuka pewnie samemu w internecie, więc zachęcam do obejrzenia tego materiału do końca. Tutaj pokrótce Wam pokażę, jak wyglądają dokładnie te maty kapilarne, na czym polega ich magia. Tutaj one składają się z dwóch kolektorów, jeden zasilający, drugi powrót wody z ogrzewania. I teraz tak, te kolektory, tutaj ja tak pokażę, o, one mają około 20 mm średnicy, czyli mniej więcej grubość, szerokość, średnica rurki do podłogówki, tak to wygląda, a tak naprawdę całe ogrzewanie polega na oddawaniu ciepła przez te mniejsze rurki do pomieszczenia, tudzież czy to przez podłogówkę, czy przez ścianę, czy przez sufit. I te rurki, tutaj specjalnie mam też przecięty kawałek, one mają już tylko 5 mm średnicy, więc tak to wygląda. To jest 5 mm, to jest 20 mm. Dzięki temu powierzchnia przekazywania ciepła z tych rurek do tynku, do pomieszczenia jest dużo, dużo większa, dużo bardziej korzystna niż przy ogrzewaniu podłogowym. I tutaj pokazując na już normalnej macie, wygląda to w ten sposób, że tutaj doprowadzana jest ciepła woda z kotła, pompy ciepła, czy czymkolwiek tutaj zasilacie sobie ogrzewanie w domu. Ona tutaj płynie przez tą rurkę główną, ten kolektor, a później całą powierzchnią maty schodzi w dół, przekazując to właśnie to ciepło do tynku, do podłogi, do sufitu. I jak zejdzie już na dół, to tutaj tym kolektorem później wraca z powrotem do pompy ciepła, do kotłów, do pieców, cokolwiek tam macie. I tutaj właśnie wielkość, średnica tych rurek jest tą główną zaletą, tym, że grzejemy dużo bardziej równomiernie, ale także możemy zejść parametrem do bardzo niskiej temperatury. Im niższa temperatura, tym większa możliwość oszczędzania na energii, mniejsze zapotrzebowanie domu, a także później też większy komfort. Unikamy tego rozregulowania, że gdzieś jest cieplej w domu, gdzieś zimniej. Cały sekret i sukces tkwi w tym, żeby w całym domu była identyczna temperatura, identyczny komfort. I tutaj tak jak jest taka mata, którą teraz przed chwilą pokazałem, to ona jest głównie stosowana na podłogówkę. I tutaj też właśnie kolejny plus tego, że to jest takie cienkie, to bardzo łatwo matami kapilarnymi można sobie dołożyć ogrzewanie podłogowe w domu, nie trzeba tam nie wiadomo jakiej grubej robić wylewki. Tak naprawdę wystarczy bruzda w posadce, żeby schować połowę tego kolektora, czyli dosłownie centymetrowa bruzda, a później to już kładziemy na tymi małymi rurkami, kładziemy to na podłodze. Wystarczy później 1,5 cm teoretycznie zalać posadzką i już mamy gotowe ogrzewanie podłogowe dołożone w domu, gdzie tego ogrzewania wcześniej nie było. Także też jest to ogromna zaleta, jeśli ktoś chce modernizować budynek i dołożyć sobie podłogówkę. Natomiast jeśli chodzi o ściany, tutaj ta mata wygląda wtedy już trochę inaczej. Te kolektory są na dole i te rurki po prostu u góry tutaj zakręcają, tak jak ma to miejsce u mnie. Tutaj na chwilę podwyższę. O, tutaj akurat u mnie są już przygotowane podtynkowania, żeby nie odstawały, ale one właśnie tutaj u góry zakręcają, wracają do dołu i całe podłączenie, rozprowadzenie tego ogrzewania mamy przy posadce. Tutaj też pewnego rodzaju wadą mat kapilarnych jest to, że przy tych matach występuje dużo łączeń. Te maty występują normalnie w szerokości 1 metra, można je docinać, ale to już mniejsze o to. Chodzi o to, że i tak trzeba wszystkie finalnie połączyć, żeby stanowiły jeden obiekt, tak samo jak jest jedna pętla podłogówki. I przy podłogówce też priorytet jest kładziony na to, żeby te rury nigdy nie były łączone, tudzież łatane przed zalaniem posadzki, żeby to był jeden obiekt, nie było tam żadnych łączeń, które mogą puścić. Przy matach kapilarnych tych łączeń jest dosyć dużo, ale jest to taka sama technologia jak przy rurach typu PP, one muszą być zgrzewane. Rury PP też są stosowane głównie do doprowadzenia wody. Tych zgrzewów jest trochę, trzeba nad tym trochę posiedzieć, jeśli robicie to sami. Trzeba do
tego przyłożyć dużo uwagi, żeby to było zrobione dobrze, a później wszystko trzeba sprawdzić ciśnieniowo, natomiast kiedy już to będzie sprawdzone ciśnieniowo, to nie powinno być z tym żadnych problemów, te rury i zgrzewy powinny przeżyć nas, nasze dzieci i prawdopodobnie też nasze wnuki, także tych zgrzewów tutaj trzeba to zgrzać, stopić na takie mówki, żeby to połączenie stanowiło jeden monolit po prostu. Także jest to pewnego rodzaju wada, że trzeba tutaj trochę uwagi przyłożyć, sprawdzić to ciśnieniowo i wyeliminować wszelkie niedoskonałości jeszcze przed zalewaniem posadzki, tudzież przed położeniem tynków. Natomiast później to już nie powinno grać absolutnie żadnej roli. Było już parę słów o wadach mat kapilarnych, ogrzewania ściennego, teraz o zaletach samych mat kapilarnych. Więc przede wszystkim one są dosyć uniwersalne, można je stosować praktycznie wszędzie. Właśnie nie tylko na podłogówkę i na ścianę, ale także na sufit. Nie tylko można je dokładać jako podłogówkę, można je dokładać jako ogrzewanie sufitowe, które też wbrew pozorom działa, bo pod Warszawą jest szkoła, która w całości jest ogrzewana tylko i wyłącznie tego typu ogrzewaniem, czyli maty kapilarne za sufitami podgrzewanymi. Więc można je stosować absolutnie wszędzie. Tutaj jeszcze też pokażę, że można je wyginać dosyć mocno, więc na różnych zgięciach typu przejście, ścianka kolankowa, ten skos albo skos i sufit można je także zastosować. Jak wpiszecie w Google maty kapilarne, to najczęściej właśnie tego typu zastosowanie jest pokazywane, czyli w sufitach. No i też jest to ogrzewanie wodne, czyli współpracuję praktycznie z wszystkimi typami zasilania, czyli wszystkie piece, kotły, bojlery, pompy ciepła, absolutnie wszystko można tego podpiąć. Obecna sytuacja pokazuje, że warto być elastycznym i mieć ogrzewanie wodne, a nie elektryczne, bo jak coś się znowu pozmienia, znowu będą jakieś problemy z dostępnością, z cenami, to mając ogrzewanie wodne możemy podpiąć inne źródło, natomiast mając ogrzewanie elektryczne, maty, kable, właściwie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na korzystanie z prądu, ewentualnie ratuje nas póki co w miarę korzystne jeszcze rozliczanie z fotowoltaiki. I też jedna z większych zalet mat kapilarnych to jest to, że możemy ich używać do chłodzenia, nie tylko ogrzewania, ale także chłodzenie. I moim zdaniem jest to najlepszy typ chłodzenia, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy, że pasywny, czyli to nie jest taka klimatyzacja, która dosyć intensywnie nam nawiewa zimne powietrze, i różnie do tego ludzie podchodzą, niektórzy lubią taki nawiew prosto na twarz albo na całe ciało, dla nich jest to komfortowe. Ja dużo bardziej wolę chłód latem, typu jak się wchodzi właśnie do starych budynków, do dużych ceglanych zamków albo starych kościołów, wtedy po prostu jest miły taki chłodek, a nie jakiś taki inwazyjny nawiew zimnego powietrza, który też może sprawiać, że wysychają nam oczy, śluzówki i tak dalej, i też to może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, więc w połączeniu z pompą ciepła możemy też mieć bardzo dobre chłodzenie w domu, nie tylko ogrzewanie. To, o czym wspomniałem na samym początku, dlaczego uważam, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdzieś od producentów mat kapilarnych do władz Unii Europejskiej mogła pójść bardzo duża łapówka. Tutaj tak trochę z przymrużeniem oka oczywiście. Jak sami wiecie, Unia Europejska od jakiegoś czasu naciska mocno na ekologię. Jak bardzo ekologiczna jest ta ekologia, to już wolę się tutaj nie zagłębiać. Natomiast tutaj jeśli ktoś właśnie też sobie ceni tą ekologię i ratowanie planety, klimatu i tak dalej, to maty kapilarne są wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu i w 100% do tego recyklingu się nadają. Natomiast tutaj też nie wiem, czy to jest jakaś zaleta, o której my musimy myśleć, czy raczej to jest coś, co zostawimy swoim dzieciom albo nawet prawnukom, bo przynajmniej te maty kapilarne czeskiego producenta, które ja u siebie zastosowałem, uważam, że to jest raczej górna półka. Producent deklaruje, że ich skuteczność, ich działanie jest przewidziane na przynajmniej 100 lat, więc jest to całkiem spory kawał czasu. Natomiast jeszcze tutaj druga rzecz, która pod kątem Unii Europejskiej teraz może się sprawdzić, przydać, być dużą zaletą przynajmniej. Tak jak myślę, że dużej części ludzi mogło to umknąć, bo teraz jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi informacjami o wzrostach cen wszystkiego, ale jeśli chodzi o energię, to węgla, gazu, a także nadciągające duże podwyżki prądu. I padł taki komunikat, prośba, sugestia ze strony Unii Europejskiej, żeby wszyscy obniżyli o stopień 2 czy 3 temperaturę ogrzewania w swoich domach. Może się to wydawać bardzo dużym absurdem, natomiast wcześniej, miesiąc czy dwa miesiące wcześniej,
podobny komunikat padł chyba z rządu włoskiego do swoich obywateli, ale w drugą stronę, nie że przy ogrzewaniu obniżać temperaturę, ale przy chłodzeniu podwyższać tą temperaturę, a wszystko ma wspólny cel, żeby tej energii zużywać jak najmniej. Ja też nie chcę się tutaj zagłębiać w politykę, bo tutaj też dużo rzeczy byłoby do powiedzenia. Myślę, że szczególnie przy tym chłodzeniu nagram jeszcze osobny film, w którym chciałbym kilka rzeczy pokazać, zauważyć, pokazać różnego typu rozwiązania, które przydadzą się na pewno na przyszłość nadciągającą, nie tylko polityczną, ale także klimatyczno-globalną. Natomiast maty kapilarne uważam, że idealnie tutaj się w ten trend wpisują i dlatego tutaj się zaśmiałem, że to prawdopodobnie producenci mat kapilarnych dali duże łapówki, bo maty kapilarne dzięki swojej powierzchni grzania, powierzchni przekazywania ciepła do tynku, do podłogi, mają niesamowitą wydajność. Ich temperatura wody, która jest wtłaczana w te maty, tak naprawdę, może być dużo niższa niż przy standardowej podłogówce. Jeśli chodzi o maty kapilarne, to jest deklarowane 28-26 stopni. Jeśli to ogrzewanie jest dobrze zaplanowane, dobrze zamontowane, to ta temperatura może zejść nawet do 24 stopni, o czym już słyszałem, dzięki czemu maty kapilarne mogą być nie tylko zasilane pompą ciepła, gdzie ten COP magiczny, który sprawia, że te pompy ciepła są takie dobre, takie fajne i takie, że wszyscy teraz o nich myślą, kiedy przychodzi ten czas dużych podwyżek, czyli że wsadzamy energię elektryczną o wartości złotówki, a dostajemy ciepło o wartości 3 zł. To tak bardzo upraszczając temat. Przy matach kapilarnych, jeśli tą temperaturę zasilania obniżamy, to już ta proporcja może być nie złotówka energii elektrycznej do 3 zł ciepła, może być dużo lepsza, czyli za złotówkę możemy dostać nawet 5 zł ciepła. Tutaj to tak też bardzo ogólnie rzucam, bo to zależy od bardzo wielu czynników, od bardzo wielu szczegółów. Natomiast pod kątem właśnie pomp ciepła, maty kapilarne, to nie wiem, czy można, że tak powiem, zrobić lepsze połączenie. Te dwie rzeczy, te dwie technologie połączone razem dają świetny efekt synergii i gigantyczne oszczędności przez kolejne 30, 50, a może nawet 100 lat użytkowania. Więc warto też się nad tym poważnie zastanowić, bo maty kapilarne oczywiście, może nie oczywiście, bo nie są znane, ale maty kapilarne są trochę droższym rozwiązaniem, natomiast na przestrzeni tych wielu lat i patrząc na to, co obecnie się dzieje z cenami, mogą okazać się bardzo dobrą inwestycją, która podobnie jak panele fotowoltaiczne może bardzo szybko się zwrócić. Więc warto poważnie się zastanowić nad taką inwestycją, żeby ogrzewanie w swoim domu zrobić na matach kapilarnych i właśnie w ogrzewaniu ściennym, a nie podłogowym, żeby nie mieć żadnych ograniczeń od podłogówki, tak jak panele, dywany i tak dalej. Z tynku jest to chyba najczystsze, że tak powiem, też dosyć kolokwialnie, najczystsze promieniowanie, nie ma żadnych ograniczeń, wtedy te maty będą najbardziej wydajne, najbardziej skuteczne, szczególnie w połączeniu z tą pompą ciepła, ale co też już podobno działa w Polsce, ogrzewanie bezpośrednie matami kapilarnymi z kolektorów słonecznych, czyli przez podobno nawet 30% zimy w Polsce jest możliwość, żeby kolektory słoneczne zasilały nam ogrzewanie. Czyli tak naprawdę wtedy ten COP, tak jak przy pompach, jest powiedzmy na ten moment 3-5, żeby wynosił nawet 100. Chodzi o to, że po prostu pompki, które przepychają wodę między kolektorami a matami, dostarczamy złotówkę prądu, a możemy dostać 100 zł ciepła. Więc tutaj potencjał jest ogromny i to też jest jedna z rzeczy, które tutaj będziemy testować w projekcie, który udało mi się zainicjować na początku tego roku. Zachęcam Was do zapoznania się, jeśli kogoś interesuje, to zapraszam do dołączenia. Mamy już spory budżet, zaczynamy przygotowania pod ten sezon zimowy, żeby przeprowadzić testy i dostarczyć wiele wniosków, cennych informacji, które w tych czasach będą bardzo przydatne, podejrzewam, więc zapraszam do zapoznania się na stronie zrzutka.pl. Jest tam cały opis, link do tej zrzutki będzie pod tym filmem, więc zapraszam. W tym projekcie będziemy też sprawdzać, jaki będzie najniższy stopień zasilania, dzięki temu, że tutaj u mnie w domu matami obłożone będą nie tylko ściany, ale też podłogi i kilka sufitów w kilku pomieszczeniach. Będziemy sprawdzać, które rozwiązanie jest najbardziej optymalne, najbardziej efektywne, najbardziej opłacalne. Mam nadzieję, że zejdziemy z tym parametrem zasilania przynajmniej do 22 stopni, ale to wszystko okaże się w tym projekcie, więc myślę, że warto przynajmniej to zapoznać się z tym, żeby
żeby wiedzieć, co można zyskać. Jeśli chodzi o same maty kapilarne, tutaj jak zaczniecie szukać, to prawdopodobnie traficie w końcu na portale typu AliExpress, Alibaba i tak dalej. Można kupić chińskie maty kapilarne, ale serdecznie Wam je odradzam. Nie kupujcie Chińczyków. To jest sprzęt, który zalewacie betonem, zaklejacie tynkami. Jeśli tam coś się stanie, to te koszta mogą być gigantyczne. Naprawy tego albo usunięcia wady, już nie mówiąc o naprawie, ale usunięcia wady usterki, powstrzymanie tego wylewania się całej cieczy do pomieszczenia i kolejnych szkód. Tutaj najbardziej problematyczne jest to, pokażę jeszcze raz na macie, połączenia tego kolektora z tymi małymi rurkami, żeby to było odpowiednio wytrzymałe. Tutaj maty czeskiego producenta Infraklimy oraz niemieckiej konkurencji. To są takie, przepraszam, zapomniałem teraz tej niemieckiej firmy nazwy, Heinrich chyba coś takiego. One wytrzymują około 30 bar, zanim coś zacznie się z nimi dziać, zanim zaczną pękać, zanim te rurki zaczną wyskakiwać z kolektorów. 30 bar to bardzo dużo w normalnym ogrzewaniu. Jest przeważnie do 2 bar ciśnienia. Maty takiej średniej bułki wytrzymują około 16 bar, zanim coś się z nimi zacznie dziać, i to jest wciąż bardzo dobry wynik. Natomiast jeśli chodzi o Chińczyków, naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. Mało tego, bardzo ważna jest też wydajność, bo to nie tak łatwo po prostu zrobić rurki o średnicy 5 mm i je połączyć z rurkami 20 mm, bo tutaj sam materiał, sposób zgrzewów, średnice wewnętrzne mają wpływ na to, jak te maty będą działać lub jak nie będą działać. Dlatego przez najbliższe 10-15 lat odpuściłbym sobie Chińczyków, zanim poeksperymentują na innych ciekawskich i chcących oszczędzić na tego typu systemach, aż dopracują to i wtedy dopiero nad Chińczykami będzie można się zastanawiać. Na tą chwilę odpuśćcie sobie tą najniższą bułkę, zastanówcie się przynajmniej nad tymi średniakami. Natomiast ja nie chciałem ryzykować, chciałem pójść w tą najwyższą półkę, gdzie będę miał po prostu gwarancję tego, że wszystko będzie w porządku. I właśnie czeski producent, oprócz tego, że deklaruje sprawność użytkowania tych mat przez kolejne 100 lat, to pierwsze 10 lat jest objęte pewnego rodzaju gwarancją, ubezpieczeniem, że jeśli coś się stanie z winy producenta, z winy materiału, to oni usuwają wszystkie usterki oraz naprawiają to, naprawiają powstałe szkody, tak żeby wszystko z powrotem znowu działało, więc myślę, że warto iść w tym kierunku. Na niektórych rzeczach nie warto oszczędzać, niektóre rzeczy ciężko wymienić. To nie jest telewizor, który zdejmiemy ze ściany, za chwilę zamontujemy nowy, jak coś się stanie. Tutaj tak naprawdę trzeba powrócić w domu do stanu nawet nie deweloperskiego, tylko surowego, otwartego, żeby to wszystko wymienić, założyć, jeszcze raz podłączyć. Więc uważam, że jeśli już ktoś w coś takiego będzie chciał zainwestować, to nie idźcie w tą najniższą półkę, zacznijcie myśleć od średniej w górę. I na koniec, żeby przekazać pełnię informacji, jeszcze kwestia finansowa, ile takie maty kosztują, czy się opłacają, czy są droższe. Tak, są droższe od podłogówki o około 30-40%, oczywiście w zależności od wielu szczegółów, od tego, jak to liczyć i gdzie się kupuje. Metr kwadratowy takiej maty kosztuje około 120 zł brutto. Na 100-metrowy domek potrzeba ich około 90 metrów kwadratowych, więc jest to koszt około 10 800 zł na 100-metrowy dom. Czy to się opłaca? Tutaj jest wiele zależności i wiele pytań, o których wtedy trzeba, gdzie to trzeba uszczegółowić. Pytanie właśnie, jak liczymy tą opłacalność. Jeśli patrzymy na komfort, no to równie dobrze można spytać, czy opłaca się Mercedes w porównaniu do Fiata Pandy i czy opłaca się Fiat Panda w porównaniu do jeżdżenia komunikacją miejską. Natomiast jeśli chodzi o tą czystą opłacalność finansową, że teraz dopłacamy, a później nam się to zwróci w jakiś sposób, tutaj też jest zbyt wiele zależności, żeby jednoznacznie to powiedzieć z góry. Nikt nie ma szklanej kuli, żeby widzieć przyszłość, a teraźniejszość wygląda w ten sposób, że ceny energii cały czas idą w górę, pojawia się coraz więcej restrykcji i różnych niespodziewanych zdarzeń losowych, tak zwanych czarnych łabędzi, które zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Coś, co kiedyś nikt by o tym nie myślał, to teraz jest na ustach wszystkich. Każdemu gdzieś tam z tyłu głowy się pojawiają różne myśli zabezpieczenia na wypadek braku energii, braku prądu. Tak samo tutaj może być naprawdę różnie. Z jednej strony właśnie rosnące ceny energii, braki surowców na rynku, ale także naciski, powiedzmy, polityczne, restrykcje, czyli to, czym są, nie wiem, te naciski z Unii Europejskiej, żeby
żeby iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, żeby obniżać stopień zasilania przy ogrzewaniu, podwyższać przy klimatyzacji. Naprawdę nie wiadomo, w jakim kierunku to się wszystko potoczy, jak to będzie sprawdzane, egzekwowane, czy to będzie karane, czy to będzie jakoś dodatkowo opodatkowane, ale to jest jedna kwestia, a teraz jeszcze druga, właśnie to, że kupując maty kapilarne z pompą ciepła, nie musimy montować klimatyzacji. I to też jest cenna informacja dla osób, które chcą zamontować sobie podłogówkę z pompą ciepła, a później dołożyć klimatyzację. Tutaj zauważcie, że kupujecie drugi system, którego tak naprawdę nie trzeba by mieć. Samą klimatyzację raz, że dokupujecie ją, trzeba ją kupić, zamontować, a później serwisować. To przy matach kapilarnych i pompie ciepła już tej klimatyzacji nie musicie kupować i będzie to moim zdaniem lepszy sposób na schładzanie pomieszczeń w tym klimacie, który jest teraz, ale też który będzie, bo widać, że każde kolejne lato coraz więcej upałów przynosi, coraz więcej osób myśli o klimatyzacjach, dokłada je do swoich domów. Tutaj na początku inwestując, dokładając do mat kapilarnych, nie musimy później dokładać tego systemu chłodzenia. Tutaj też już nie chcę się rozwijać w szczegółach, ile tych klimatyzatorów, gdzie, w których pomieszczeniach musi być, żeby ten efekt uzyskać. Montując maty kapilarne wszędzie z pompą ciepła, macie możliwość przyjemnego, komfortowego, mniej serwisowalnego, nie wymagającego serwisów chłodzenia całego pomieszczenia. Macie jeden system, który przez cały rok zapewnia Wam komfortową temperaturę. I tutaj pytanie właśnie, jak to wszystko policzyć. Możecie oczywiście wycenić właśnie pompę ciepła z podłogówką i do tego klimatyzację, a porównać to właśnie do pompy ciepła i mat kapilarnych. Tutaj tych możliwości naprawdę jest tak dużo, że nie chcę Wam podawać, że w tym przypadku to się opłaca, w tym się nie opłaca, bo może się okazać, że dzisiaj się opłaca, dzisiaj się na przykład może nie opłacać, albo na przykład opłacalność jest, ten zwrot jest rozłożony w czasie dłuższym, ale na przykład za 2 miesiące ceny energii pójdą tak mocno do góry, wejdą jakieś regulacje, że się okaże, że inwestycja dzisiaj zwróci się na przykład w ciągu 3 lat, co będzie rewelacyjnym wynikiem, a kolejne lata będzie przynosić spore zyski, oszczędności. Każdy to już później nazywa po swojemu, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast każdy po prostu musi przeanalizować, jak widzi przyszłość, jakie będą zagrożenia, jakie będą ceny energii, jakie mogą wejść restrykcje lub nie, i wtedy podjąć swoją własną decyzję, swoje własne ryzyko, bo każda decyzja jest ryzykiem w jedną lub w drugą stronę, jest to obstawianie trochę jak w zakładach bukmacherskich, czy wygra jedna drużyna, czy wygra druga, jak potoczy się przyszłość, nikt z nas nie wie. Każdemu życzę trafnych decyzji, tak samo mam nadzieję, że tutaj cały system, na który ja się zdecydowałem, też przyniesie wiele korzyści. Jeśli Was interesuje, jak to się będzie sprawdzało w praktyce, to zachęcam do obserwowania tego kanału. Postaram się w możliwie jak najlepszy sposób wszystko tutaj relacjonować, bez żadnych przekłamań, jak to wygląda, czy się opłaca, jak wygląda komfort mieszkania w takim domu z takim ogrzewaniem. Także zapraszam do obserwowania, subskrypcji, klikania lajków. Jest to takie może trochę głupie, ale faktycznie pomaga w rozwoju kanału, w ściąganiu ciekawych informacji, ciekawych ludzi, którzy za pomocą których, dzięki którym ja później mogę tutaj Wam przekazywać, mam nadzieję, cenne lub przynajmniej ciekawe informacje. Także dzięki za oglądanie do końca. Do zobaczenia. Cześć.